Z Ewangelii według świętego Jana. Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego matka, siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, zwrócił się do matki i rzekł: Kobieto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Twoja matka. I od tej godziny uczeń przyjął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Panie, otwórz moje serce. Panie, otwórz moje usta. Kochani, kolejny dzień naszych rekolekcji, kolejna scena, kolejna odsłona, w której przyglądamy się Maryi i jej bezgranicznego zawierzenia Panu Bogu. Chcemy jak ona, chcemy w niej, chcemy przez nią swoje życie i każdego dnia jak ona składać Bogu, zawierzać w każdym jednym najmniejszym detalu, w każdym jednym najmniejszym szczególe, w każdej chwili naszego życia, bez względu na to, co przeżywamy, co czujemy, być zanurzonym w Bogu, tak jak ona była zanurzona. Pozwolić też, żeby Bóg zanurzał się w nasze ciało, w nasze jestestwo, w nasze człowieczeństwo. Na tym polega zawierzenie, którego nas uczy Maryja. Przeczytaliśmy przed chwilą przepiękny fragment Ewangelii świętego Jana. Jesteśmy już w końcówce świętego Jana, w 19 rozdziale i przyglądamy się, jak Maryja stoi pod krzyżem. Dla Maryi, dla matki, która patrzy na śmierć swojego dziecka, musi być to scena niezwykle trudna. Także w tej scenie Maryja uczy nas zawierzenia, uczy nas trwania. Patrząc na Maryję dzisiaj, słuchając tego słowa, my możemy się bardzo wiele od niej nauczyć. Maryja też pokazuje nam, że prawdziwe zawierzenie mierzy się wielkością krzyża, mierzy się miarą krzyża. Jest jedno słowo, które Jan zanotował. Dla mnie jest niesamowicie ważne, by zrozumieć Maryję, by zrozumieć jej postawę, by zrozumieć Jana, by zrozumieć zawierzenie, które dokonuje się na krzyżu. Oto syn Twój, oto matka Twoja. To jedno słowo, które zanotował Jan, brzmi następująco. Gdy Jezus ujrzał matkę i stojącego obok ucznia. To jedno słowo, które zmienia optykę tego wydarzenia, to słowo ujrzał, zobaczył, spojrzał. Jest niesamowicie ważne poddać się spojrzeniu Jezusa ukrzyżowanego. Poddać się spojrzeniu Jezusa, który z wysokości krzyża, może już nawet dusząc się, dławiąc krwią, patrzy na tych, którzy stoją pod krzyżem. Chciałbym, byśmy dzisiaj, pochylając się nad tym słowem, poddali się spojrzeniu Jezusa. Jezusa ukrzyżowanego, Jezusa, który patrzy na nas z wysokości krzyża. Popatrzmy na twarz Jezusa, która jest twarzą omdlałą, która jest być może już twarzą pobladłą. Patrząc na Jezusa, możemy też usłyszeć Jego coraz płytszy oddech. Wydaje się, że wszystko się kończy, ale w tym wszystkim przebija się wzrok pełen miłości. Jezus spojrzał z miłością, spojrzał na tych, których najbardziej kochał, którzy byli Mu bliscy, którzy Jemu towarzyszyli, którzy byli aż do momentu właśnie starcia się, nocy, ciemności,
ze światłem, zła z Bogiem, właśnie w doświadczeniu krzyża, w momencie kulminacyjnym tej walki. Jest przy nim Jan, jest przy nim Maryja, jest przy nim ta, która była zanurzona w Słowie, która uwierzyła, która nieustannie wypowiadała swoje fiat, i jest przy nim ten, który bardzo umiłował, albo inaczej, ten, który poddał się miłości. Te dwie rzeczywistości są dla nas niesamowicie ważne. Oni są w stanie zobaczyć, dostrzec spojrzenie Jezusa także z wysokości krzyża, spojrzenie pełne miłości, spojrzenie objaśniające, co się dzieje w tym momencie. Jest pierwsza rzecz, której nauczy nas Maryja i Jan, to jest to, że by zobaczyć Jezusa w doświadczeniu krzyża, by zobaczyć, jak On patrzy na nas z miłością, by w tym, co nas tak bardzo przygniata, przytłacza, w tym, co jest tak bardzo zewnętrzne, dostrzec sedno spojrzenia Jezusa, by ten wzrok Jezusa mógł się przez to wszystko, co zewnętrzne, przebić, trzeba być po pierwsze człowiekiem Słowa, jak pokazuje nam Maryja. Być człowiekiem zanurzonym w Słowie, być człowiekiem zawierzenia, powierzenia swojego życia Bogu. Bezgranicznie, nieustannie, od nowa, być człowiekiem fiat, być człowiekiem magnifikat, być człowiekiem przeszytym przez Słowo. Nieraz przez Słowo trudne, jak miecz boleści, a jednocześnie trzeba być człowiekiem zanurzonym w miłości Jezusa. To znaczy trzeba leżeć na piersi Jezusa w Wielki Czwartek. Najlepiej jest tak, żeby te dwie postawy złączyć w sobie. Nie? I Jezus nam pokazuje, mówi, od tej pory złączcie się, tak? Mówiąc, oto Syn Twój, oto Matka Twoja, od tej pory uczeń wziął ją do siebie. Te dwie postawy najlepiej, żeby były w nas zjednoczone. Być człowiekiem Słowa i być człowiekiem, który poddaje się miłości Boga. Wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć w takim doświadczeniu, nawet w takim doświadczeniu, jakim jest krzyż, w tym, co nas wydaje się po ludzku może zabić, co nas przygniata, co nas niszczy, miłujące spojrzenie Jezusa. Ale żeby dostrzec w krzyżu coś więcej, to trzeba być człowiekiem Słowa, trzeba być człowiekiem, który przeżywa Wielki Czwartek na piersi Pana Jezusa. I Maryja nas z Janem uczą tego, byśmy pozwolili się w doświadczeniu krzyża, byśmy pozwolili się poprowadzić Jezusowi na drugi poziom, byśmy pozwolili, żeby Jezus przeczytał nam to wydarzenie, by Jezus rozczytał doświadczenie krzyża, które dzieje się także w naszym życiu. To jest też część zawierzenia, to jest część powierzenia. Popatrzcie, jak niezwykle ważne jest to. Zawierzenie nie polega tylko na tym, że musimy coś zrobić, że musimy codziennie dokonywać, nie wiem, wysiłku, potwierdzenia tego, że jesteśmy z Bogiem, że musimy jakoś Mu to udowodnić. Czasami heroizm polega na tym, że trzeba poddać się miłującemu wzroku Jezusa. Że czasami trzeba odstawić nasze działanie. Popatrzcie, to jest niesamowicie ważne. Bo kiedy przychodzi doświadczenie krzyża, pierwszym takim odruchem w naszym życiu jest odruch ucieczki. Oczywiście to jest odruch apostołów, którzy pouciekali i pod krzyżem zostaje tylko Jan i Maryja. Nie uciekają ci, którzy są zanurzeni w miłości, zanurzeni w Słowie Bożym, którzy dają się prowadzić Jezusowi aż do doświadczenia krzyża, którzy są przy Nim, którzy pozwalają, żeby Jezus rozczytał ich życie. Trzeba być człowiekiem zawierzenia, żeby mieć w sobie heroizm stania przed Bogiem. Żeby mieć heroizm stania przed Bogiem. Żeby mieć heroizm trwania przed Nim w milczeniu. Pomyślcie sobie o wszystkich momentach w waszym życiu, które były dla was doświadczeniem krzyża, czymś niesamowicie trudnym, czymś, co was bardzo bolało, czymś, co was zabijało. Jakie były pierwsze nasze odruchy? Pierwsze odruchy to jest ucieczka. Jeśli nie ucieczka, to jest złorzeczyć. To jest krzyczeć, to jest coś robić, to jest zająć się czymś, nie? Wziąć sprawy w swoje dłonie, próbować rozwiązać sprawy po swojemu. Ostatnią pewnie rzeczą jest to, żeby pójść przed Najświętszy Sakrament, uklęknąć i poddać się Jego miłującemu wzrokowi i powiedzieć: Panie, nie rozumiem, moje serce przeszywa ból, ale poddaję się Twojemu miłującemu wzrokowi, poddaję się Twojej miłości, objaśnij mi ten krzyż. Pomóż mi to zrozumieć. Czasem wystarczy właśnie to, żeby On na nas popatrzył, nie?
Poznałem niedawno jednego kolegę kapłana, który opowiadał mi, myślę, doświadczenie bardzo trudne w swoim życiu. Opowiadał mi ze szczegółami, ja słuchałem bardzo zaciekawiony, ponieważ sam mam siostrę. Ten kolega kapłan stracił siostrę, będąc w seminarium. Ona wówczas miała 17 lat, można powiedzieć kwiat życia. Opowiadał mi moment, kiedy był w seminarium, kiedy zawołał go rektor do swojego domu, do swojego pokoju, do swojego gabinetu. Kazał mu usiąść, przytulił go i powiedział: teraz musisz być podporą dla swojej rodziny. Kolega mój niewiele z tego rozumiał. Po czym zadzwonił telefon i rektor mówi do niego: odbierz telefon. Nie? On zdziwiony mówi: jak to, ja mam odebrać telefon? Mówi: nie wypada. Na to rektor mówi: odbierz, to twoja mama. W słuchawce było słychać tylko jęk, szloch, płacz, nie, i powtarzane imię siostry. On się pyta: co się stało? Nie żyje, zginęła w wypadku. Próbowałem się wtedy zmierzyć z tym, co musiał czuć mój kolega, nie? Co musiał czuć w swoim sercu w takim momencie, w tej chwili, nie będąc w seminarium, chcąc dedykować swoje życie Bogu. Mając siostrę, która jest w kwiecie wieku, ma 17 lat. Powiedział, że poszedł zaraz po tej rozmowie, a przed tym, jak przyjechała jego mama do seminarium, żeby go zabrać do domu, poszedł do kaplicy i cały ten poranek spędził na modlitwie. To jest niesamowity heroizm, nie? Poddać się wzrokowi Jezusa. On powiedział to przepięknie, nie? Że chciał być przed Panem, że rozmawiał z Panem. Dla mnie osobiście był to naprawdę przykład wielkiego heroizmu, wielkiego zawierzenia, stać przed Panem w takim momencie, próbować być przy Nim, próbować, żeby On rozczytał moje życie swoim wzrokiem. Przepiękne zdanie, które zapadło mi i myślę dźwięczy w moich sercach, to jest Jego zdanie, które brzmi po włosku mniej więcej tak: volevo stare con il Signore. Chciałem być z Panem. Ja wam życzę takiej wiary, takiego doświadczenia, nie doświadczenia takiego krzyża, ale doświadczenia takiej wiary w doświadczeniu krzyża, który może dzisiaj nosicie. Maryja widzi te wszystkie sprawy inaczej, bo czasem wystarczy po prostu nie uciec. Czasem wystarczy po prostu być przed Panem na modlitwie, żeby On na nas popatrzył. W takim momencie, kiedy wszystko w Tobie krzyczy, kiedy wszystko Cię rozpiera, kiedy wszystko w Tobie, nie wiem, sprawia Ci ból, cierpienie, kiedy zadaje Ci mnóstwo ran, pozwól, żeby Jezus spojrzał na Twoje życie innym wzrokiem. Daj się poprowadzić Jego wzrokowi. Daj się poprowadzić na ten drugi plan wydarzenia, nie? Na to, jak On to widzi, nie? Żeby On Ci to objaśnił. Daj się poprowadzić na tę płaszczyznę. Panie, jak Ty widzisz tę sytuację? To jest ciekawe, bo Maryja, i Jan zanotował to, że Maryja nie wypowiada ani jednego słowa. Co więcej, postawa Maryi jest niesamowita. Maryja stała pod krzyżem. To znaczy ten wzrok, oddała się tak mocno poprowadzić wzrokowi Jezusa, że nie wiem, nie czołgała się pod krzyżem, jak pokazują to rozmaite projekcje filmowe, nie? Nie krzyczała, nie? Jan zanotował tylko jedno słowo: Maryja stała pod krzyżem. Znaczy nie dała się zgnieść temu cierpieniu. Miłość Jezusa ją nieustannie podnosiła. Maryja okazała tutaj niezwykłe męstwo. I znowu, męstwo nie polega na tym, żeby, nie wiem, przeciwstawić się złu całemu światu, które zabijało jej synka. Jej męstwo polegało na tym, że ona potrafiła poddać się miłości. To jest nasze prawdziwe męstwo. Męstwo męczenników nie polega na tym, że oni napinają mięśnie, robią wszystko, nie? I siłą własnych mięśni składają swoje życie w ofierze. No to jest niemożliwe. Męstwo polega na tym, że poddajesz się miłości, dajesz się prowadzić tej miłości. Pozwala, żeby miłość rozczytała twoje życie. Maryja nie przeklina, Maryja nie krzyczy, nie? Nie przeklina też złoczyńców, nie złorzeczy im. Ona wie, że słowo ma moc, dlatego ona milczy.
Milczy, bo też milczenie jest jednym wielkim słowem akceptacji, zaufania, zawierzenia, powierzenia swojego życiu Bogu. To jest trudna konferencja, ale konferencja, która prędzej czy później wydarzy się w naszym życiu, bo krzyż w naszym życiu jest rzeczywistością, która przychodzi na każdego. Problem jest w tym, że potem część większa ucieka z doświadczenia krzyża, nie? Przeklina Pana Boga. Absolutnie nie rozumie, nie? Że Pan Bóg może w doświadczeniu krzyża kochać, że może spojrzeć z miłością. Jeśli nie jesteś człowiekiem zawierzenia, człowiekiem miłości, nie masz twarzy kontemplatyka, to skąd ma to przyjść? To z powietrza ma się to w tobie zrodzić? Wyobraźmy sobie Jezusa, który krztusi się nie swoją krwią, który być może ma już oddech z płytki bardzo, nie? Ale co robi Jezus? Jezus mówi, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Jezus pokazuje, że od tej pory są inne relacje. To jest niesamowite, bo Maryja na to doświadczenie była już przygotowywana przez wiele lat. Pierwszy moment przygotowywania był wtedy, kiedy Jezus miał 12 lat i powiedział, czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Pierwsza rozłąka, moment, na który Jezus ją przygotowywał. Moment krzyża to był moment, na który Jezus ją przygotowywał tym wydarzeniem. Powiedział, od tej pory cały będę w rękach Ojca, muszę być w sprawach, w tym, co należy do mojego Ojca. I Maryja była błogosławiona w tym, że zachowywała te wszystkie sprawy w swoim sercu, zachowywała, powiedzieliśmy, i łączyła te sprawy w swoim sercu, zbierała, kontemplowała. Przebijała się przez to Słowo. I dzięki temu Maryja uczestniczy jakby nie tylko w tym, co widzi, ale uczestniczy w tej drugiej płaszczyźnie tego słowa. To znaczy Maryja widzi, że staje się matką. Jezus mówi, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Maryja w takim momencie staje się niesamowicie aktywna. Jest tą, która przekazuje życie, która rodzi. To jest miejsce, w którym rodzi się cały Kościół. W takim momencie możesz być niezwykle aktywny, możesz rodzić, możesz przekazywać życie, możesz znowu wybuchać pięknem. Tylko trzeba poddać się wzrokowi Jezusa. W tej krótkiej Ewangelii kilka razy pada słowo matka, żeby pokazać właśnie macierzyństwo Maryi, żeby pokazać, jak ona w tym momencie jest niezwykle aktywna. Nie sama z siebie, ale dlatego, że Jezus ją taką czyni. Dlatego, że jest uczennicą Jezusa. Że ona najpierw jest Jego córką, która daje się poprowadzić Jego Słowu. Maryja i Jan, którzy doświadczają Boga, mają doświadczenie Boga, nie? Oni nie przychodzą pod krzyż bez niczego, że nie są przygotowani. Obydwoje są na to doświadczenie przygotowywani. I Pan Jezus nam pokazuje w tej Ewangelii, albo inaczej, Maryja nam pokazuje w tej Ewangelii, co znaczy zawierzyć. Zawierzyć nie znaczy właśnie prosić, żeby Pan Bóg usunął z naszego życia przeszkody, żeby nie, wyciął krzyż, bo tak byłoby najprościej, nie? My bardzo często w taki sposób magiczny traktujemy wiarę, zawierzenie Bogu, nie? Zabezpieczyć się z każdej strony, na wszelki wypadek odmówić koronkę czy różaniec, żeby mnie się coś złego nie przytrafiło. I kto z nas się modli o to, żeby pełniła się w tym momencie wola Boga? Kto z nas się modli o to, żeby spełniło się to, co On chce? I to jest moment przepiękny, ponieważ Pan Jezus pokazuje, że zawierzenie polega na tym, że On chce być z nami, nie? I że bardzo wiele w naszym zawierzeniu też od nas zależy. Znaczy, że Pan Bóg że jeżeli my zawierzymy Panu Jezusowi, zawierzymy jak Maryja, zawierzymy Bogu, to niekoniecznie te wszystkie przeciwności będą usuwane, ale Pan Bóg da nam taką moc, że będziemy w stanie przez te wszystkie trudne wydarzenia przejść. Tak jak Egipcjanie przeszli przez Morze Czerwone suchą nogą. W jaki sposób? Pan Jezus pokazuje tutaj bardzo piękną rzecz. Mianowicie pokazuje i mówi jedno słowo. Niewiasto, oto Syn Twój, Synu, oto Matka Twoja. Możesz przez to przejść w doświadczeniu przyjęcia drugiej osoby, w doświadczeniu miłości. Pan Jezus mówi, relacje. Nie jesteś w tym doświadczeniu sam. Nie jesteś w tym doświadczeniu sama. Popatrzcie,
Wydaje się, że Pan Jezus, kiedy patrzysz na Jezusa, kiedy oddaje już ostatnie tchnienia, kiedy słyszysz, jak Jego głos gaśnie, kiedy słyszysz, że ten tembr głosu się łamie, myślisz sobie, wszystko skończone, a Jezus rodzi Kościół. Jezus tworzy Kościół. Jezus jest w krzyżu niesamowicie aktywnym. Tylko trzeba być jak Maryja albo Jan, powierzonym Bogu, bezgranicznie zanurzonym w Nim, żeby to zobaczyć. W środku Twojego cierpienia Jezus zaprasza Cię do wejścia w Jego niesamowicie aktywne działanie. Zaprasza Cię do tego, żebyś wszedł w życie Boga, nie? Co znaczy żyć w relacjach? To znaczy żyć na sposób Boga, bo Bóg jest Trójcą, nie? Żyć na sposób Boga. W takim doświadczeniu nie jesteś sam. Nie jesteś sama, jesteś częścią Kościoła. Masz Matkę, do której możesz przyjść i na którą możesz się oprzeć. Jan słyszy słowo takie, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Nie? Czyli jeżeli jesteśmy jak Jan pod krzyżem, myślimy sobie tak, aha, to teraz Pan Jezus, no to załatwił mnie, nie? Nie dość, że mnie teraz opuścił, zostawił, to zostawił mi jeszcze swoją matkę, która była w tamtym czasie, no właściwie wdową, czyli zostawił mi pewien ciężar. Trzeba być mistykiem, żeby usłyszeć to słowo dobrze. Pan Jezus najpierw powiedział, oto Syn Twój. Najpierw powierzył Maryi Jana. Najpierw jest ten kierunek, nie? A potem oto Matka Twoja. Czyli najpierw stajemy się dziećmi, żeby przyjąć to, co jest od Boga, że najpierw trzeba stać się dzieckiem. Najpierw trzeba stać się dzieckiem. Relacje w środku wspólnoty, w środku naszego Kościoła jesteśmy w stanie przejść, przezwyciężyć każdy najtrudniejszy krzyż, każde jedno doświadczenie krzyża. Czego Wam z całego serca życzę, byście mieszkali w sercu samego Kościoła, byście byli w Kościele zakochani, w Kościele, który zrodził się właśnie w tym momencie i który rodzi się w doświadczeniu krzyża, który wybucha życiem w doświadczeniu krzyża, ale by tak było, trzeba być człowiekiem słowa i trzeba być człowiekiem modlitwy, czyli człowiekiem miłości. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.